samochód, który wszedł i powiedział, ja w kategorii niby tych podniesionych kombi, tych SUV-ów zrobię rewolucję i moim zdaniem rozpierniczył ten segment, bo jest samochodem pięknym, funkcjonalnym, a jednocześnie jak jedziesz, to masz jakby taki usportowiony, przysadzony, tylnonapędowy samochód, co jest niezwykle istotne. Zaskoczyliście mnie w ogóle. No. W życiu bym na niego nie spojrzał. Jak ja to lubię w tym programie. Ciekawe, jak Krzysiek zareaguje, gdy się dowie, że auto ma tylko 2 litry pojemności. Dodge, którym jeździ na co dzień, ma ponad 6 litrów. Alfa ma jednak sporo koni i jest autem fabrycznie nowym. Sylwetka i kolorystyka tego samochodu. Czarne koła, białe nadwozie. Tak czy nie? Jak do komunii, elegancko. Wchodzę. 2.0. 4 gary. No tak, tak. 280. 280. Może być 200 i 320 N, to jest 280 i 400 N. 5,7 do paki. I żeby było ciekawiej, cały ten motor wykonany jest z aluminium, lekkie materiały, dlatego masa tego samochodu nawet w topowej wersji nie przekracza 1660 kg. Bardzo mało. Mało, nie? Jak na taki wielki samochód. Wał napędowy, który przekazuje moc podczas normalnej jazdy w 100% na tylną oś. Przód się dołącza wtedy, kiedy się powinien dołączyć. Jest włókna węglowego. Lekko. Przyjaźnie. To musi fajnie się odpychać. A? Przekonuje się trochę ta technologia, bo jest też wysokoprężna wersja tutaj. Ty jesteś pro diesel czy kontra? Wiesz co, patrzę na moc, na przyjemność z jazdy, na moment obrotowy. Cóż po dużym momencie, jak będzie osiągalny przy 3000. Także jeśli ten silnik jeździ fajnie z dołu, przyspiesza skrzynia, zanim nadąża, to ja bym w to wchodził. Skrzynia jest 8-biegowa tutaj. Boję się, żeby się nie okazało, że przejedziemy się tym i nie będę chciał wyjść. Co wtedy? Wtedy wyjdziemy i poszukamy czegoś innego. Kupując Alfę trzeba pamiętać o jednym. Auto sporo traci na wartości, choć i tak lepiej niż Alfy z dawnych lat. Za 3 lata to Stelvio będzie tańsze mniej więcej o 105 tysięcy złotych. Wnętrze zmodyfikowane dosłownie w zeszłym roku. Z zewnątrz prawie nic się nie zmieniło, w środku. Owszem, przywędrował duży ekran. Fajny wózek, fajne materiały. Ale i konfiguracja też fajna. To ciemne wnętrze z tym takim dziwnym aluminium prążkowanym, prawda? Włoska flaga przy lewarku zmiany biegów. Dużo pokręteł, dużo takich filuternych tutaj jest sportowych smaczków, tak mi się wydaje. I przy okazji wyposażenie kompletne z aktywnym tempomatem, ze wszystkim, żeby nie było odpalanie z kierownicy, wiesz, tak. Bardzo ładna tapicerka. Fajne. Bardzo głębokie fotele, dużo sportu. Pompowane? I dużo luksusu. Lędźwiowy. Nie, boczki też mają. Rozsuwa się? Tak. No. Teraz ściska mocno. A, ściska. Czekaj, nie mogę oddychać teraz. Już będzie okej. Stelvio to po Giulii drugi efektowny owoc miłości włosko-amerykańskiej, kiedy to Fiat przejął kontrolę nad Chryslerem. Napęd pierwszego SUV-a Alfy, podobnie jak w sedanie, w większości kierowany jest na koła tylne. To rasowe rozwiązanie. Podobne do konstrukcji aut takich marek jak BMW czy Mercedes. Serce naszego egzemplarza może i nie jest wielkie, ale zapewnia świetne osiągi przy rozsądnym spalaniu. Bagażnik bez problemu pomieści walizki, a nawet wózek. Może i Alfa nie ma regulacji temperatury z tyłu, ale poza tym jest więcej niż można by się spodziewać. Nawet Krzyśka zaskoczyły pompowane fotele.